I też myszki z tej strony Trehol w pierwszym odcinku z Hearts of Iron IV na okazji Road to 56 jako Austria. Była to jedna z propozycji, którą podał widz, więc jeżeli wy macie własną propozycję, piszcie w komentarzach, bardzo chętnie ją przeczytam i uwzględnię ją, dlatego że czasami próbuję robić jakąś serię, po czym mi się nie udaje, dlatego że czasami gra nie pozwala. I to jest ta jedna z serii, kiedy próbuję kolejny raz, dlatego że gra nie pozwala. A to dlatego, że raz się softlockowałem, a drugi raz Niemcy mnie zaatakowali, kiedy byłem najmniej przygotowany na jakikolwiek atak. Więc w takim razie będę próbować kolejny raz. Na moje nieszczęście przegadałem większość tematów, które już mogłem przegadać i teraz jak będziemy czekać, muszę szukać jakichś tematów na nowo, ale tak. Ostatnio zacząłem grać właśnie w Road to 56. Wydaje mi się, że kraje pozaeuropejskie mają fajną zabawę, a kraje w Europie mniej. Dlatego, że trzeba się trzymać strasznie dużej jakiejś takiej właśnie, że tak powiem, uważać na ten kraj w tym momencie, na ten drugi kraj w innym momencie i to jest najbardziej denerwujące w tym całej grze. Ale na szczęście po pewnym czasie można, że tak powiem, się przyzwyczaić i wiedzieć, co powinno się robić w odpowiednim momencie. Ale w takim razie możemy tutaj już bardziej się skupić na grze. Więc naszym celem oczywiście będzie odbudowanie Habsburgów, dlatego że to jest jedyna ścieżka w Austrii, którą wszyscy wybiorą. Jeszcze myślałem na tym, żeby pójść jako faszyści, bo wtedy dołączamy do Niemiec, ale boję się, że Niemcy nas, że tak powiem, może mieć problem z Niemcami. W tym wypadku, że oni dołączą do jakiejś wojny, w której my nie będziemy chcieli być i wtedy będzie dla nas źle. Ogólnie rzecz biorąc, to zapomniałem ustawić MIOP, czyli będziemy musieli ustawiać go na bieżąco. Co czasami nie jest najciekawszą rzeczą na świecie. Okej, lepsza gospodarka. Więc ogólnie rzecz biorąc, to poprzednim razem mówiłem że tak powiem, o warsztacie Steam, że jak tutaj wygląda ten warsztat Steam, że ostatnio tak w sumie słabo, jeżeli chodzi o jakieś fajne modyfikacje takie nowe, ale wydaje mi się, że to po prostu może być taki rok, gdzie już, że tak powiem, to będzie takie już trochę taki koniec czasów, kiedy mieliśmy czasy, kiedy wystarczyło zrobić prostą modyfikację i wrzucić ją na warsztat i wszyscy ją lubili, dlatego że teraz bardzo, bardzo profesjonalnie wyglądają te nowe. Więc może to jest powód, dlaczego już nie uznajemy. Trudno powiedzieć, czy to uznajemy my jako całe community, czy tylko ja. Bo na przykład rozmawiałem z swoim znajomym, który też nagrywa Hoja i on tak właśnie opowiadał o tym. I po prostu nie mogłem się nie zgodzić z nim, że trochę słabo jest, jeżeli chodzi o te modyfikacje. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że co można uznać za duży mod. No, na samym początku trudno uznać to. Czy można uznać mod, który długo się robił, za duży mod? No też nie można jakoś, bo po prostu się długo robił. I wiecie, no jeżeli coś się długo robi, to długo się robi. A czasami niektórzy robią mody w miesiąc i są uznawane za jeden z lepszych, więc po prostu trzeba różnie do tego podejść. Ja zawsze podchodzę do tego, że jak nagrywam, to albo nagrywam dlatego, że po prostu lubię coś, albo że po prostu wy lubicie i wtedy fajnie też ponagrywać to. Chociaż czasami, jeżeli wy coś lubicie, to muszę powiedzieć sobie szczerze, że okej, Niemcy mają właśnie wojnę nową, co dla nas jest wielkim szczęściem, bo to oznacza, że nie będą chcieli nas zabić. Bo czasami jest coś takiego, że Ja na przykład jakiejś tam modyfikacji mogłem bardziej nie lubić, no ale jeżeli wy tam chcecie oglądać ją, to takie, no dobra, no nagram. Niech wam będzie. Wiecie, ale to wtedy takie nagrywanie to też można poczuć, że człowiek nie chce nagrywać. Okej, Habsburgowie wygrali. Habsburgowie wygrywają. Więc tak, możemy tutaj wysłać do Włoch to, żeby mieli wojnę domową i później to wykorzystamy. Żebyśmy tutaj mogli to wykorzystać i odzyskać nasze tereny. Albo tam jeszcze jest możliwość, żeby ich dodać do frakcji, ale nie wiem, czy to jest najważniejsze. Że tak powiem, fajnie było odzyskać te tereny. Bo to są te... Nie wiem, czy to są te... Czy to są te tereny. Zobaczę później. Na razie tutaj będę dalej robić gospodarcze rzeczy. Co tutaj możemy... O, możemy tutaj dostać, więc tak, plus 15%. Wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych, że tak powiem, rzeczy, żeby dostać jako minister. No i chyba zmienimy już od razu tutaj naszą właśnie ideologię. O, tak to się nazywało. Partię i w ogóle. Dobra, wygląda na to, że Niemcy za chwilę padną. Że pan z wąsikiem wyjedzie do Argentyny. I wtedy zobaczymy, co tam dalej będzie. Okej. Tutaj jakieś ulepszenia szybkie możemy dostać. Co tutaj jest? Do tego infantry. Okej. Słowenia się wyzwoliła, czy to oznacza, że oni poszli w ścieżkę tego? Czekaj, czy to znaczy, że... To znaczy, że my możemy do nich napisać, do Słoweńców. O to, nice. Będziemy musieli nawet się pytać Jugosławii. Okej. Wszędzie widzę plusy. I dajcie tutaj trochę i co tutaj? O! Zrobili frakcję, w której są wszyscy. Wow. Powiem szczerze, czasami wiecie, no nie wszyscy dołączają, ale tutaj mi się udało. Tutaj możemy Holy Roman Empire zrobić. Ciekawie. Ale nie sądzę, że mi się udało. Co tutaj możemy zrobić? A, możemy... Tutaj się odpaliło nam. Ja to ręcznie wyłączam, nie wszystko. Bo czasami może się tam pojawić jakaś ciekawa rzecz. Co tutaj? Tutaj na razie nic nie możemy robić, dlatego że nie mamy. Okej. Trzeba będzie szybko się zacząć produkcję arty, właśnie antitanków, dlatego że nasi pierwsi wrogowie posiadają antitanki. Więc tak, nie jest to miłe. Okej, lepszy samolot. Co to jest? A, to. Szczerze powiem, to jest jedno z tych ich własnych i nie wiem, szczerze powiem, te bonusy w sumie w podstawce są złe, tutaj nie są nawet lepsze. Okej. O, dołączyli i w sumie trochę nie zauważyłem tego. A, i dołączyli i możemy teraz zabić Horthy'ego. Super, dwa cele. Dołączacie do frakcji, po czym was anektujemy. Okej, coś tam sprawdzam, a tutaj, że w sumie samolot możemy zrobić. Okej. Niech tutaj wejdzie. Artyleria też. Potrzebujemy. O, i Węgry mogą przyjąć tam tutaj władzę. Nie dziwię się. Czasami tak jest. To jest najgorsze, że nawet w podstawce jest to tak trochę źle zrobione, że czasami dołączasz kogoś do frakcji i może ci przejąć władzę, bo jest na tyle silny. Okej. Okay. Mamy nowe dywizje, więc możemy je zacząć ćwiczyć w sumie. I czy coś tutaj mamy ciekawego? Nie, to jest takie, że po kolei przychodzę i patrzę, co mogę zrobić jeszcze, a czego jeszcze nie mogę zrobić. Okej. Okay. Wygląda na to, że republikanie wygrywają. A to też się zobaczy, bo czasami mogą odwrócić los wojny właśnie te anarchiści. Okej. Okay. Ulepszenia do arty. Zawsze miło. Też miło jest, kiedy masz kilka do artylerii, bo wtedy możesz wybrać do anti-airów i do tych innych. Okej. Okay. W takim razie, jak już tutaj mamy, to może ustabilizujemy sytuację w Węgrzech. Dlatego, że nie powiem, by się przydało. Okej. Okay. Myślałem, że jak wcisnę to, to wtedy wybiera wszystkie dywizje, ale tu jest po prostu, że wybiera te, które akurat mamy zaznaczone. Ale niech tutaj ćwiczą. Te będą potrzebowały jeszcze trochę ludzi. Na nasze nieszczęście nie mamy ich. Ale niedługo powinniśmy dostać. Okej, okay, widzę, że Włochy mają wojnę z Albanią, ale oryginalnie. Oraz, o, w Polsce udało się im przebić, to znaczy, że wojna będzie trochę krótsza. Czasami się potrafią się zblokować, więc dlatego tak mówią, że o, udało im się. Jakieś takie dziwne. Ogólnie czasami nie lubię, kiedy wojny domowe są na małym terytorium. Jeszcze w Polsce jako tako, ale później jest trudność, żeby dogonić. Więc w sumie nie jestem aż takim wielkim fanem wojny domowej w Polsce, bo później trzeba naprawdę ich wybustować. Ale ogólnie rzecz biorąc, to w Polsce jeszcze widzę to. Trudniej w Czechosłowacji. Raz widziałem w Austrii, to było najgorsze, co widziałem w życiu. Wojna domowa w Austrii. Jeszcze bym rozumiał, gdyby zwolennicy byli na tych terenach. Bo wiecie, tutaj jest mniej gór, ale zwolennicy byli tutaj. I nie powiem szczerze, to było okropne. Okej, okay, od Chińczyków Wolfram możemy wziąć. No i mamy Koryna z Słowacji. W takim razie spróbujmy uzyskać Słowenię, dlatego że tak powiem, macie rację, oni są w wojnie z Słoweńcami. To jest nawet dobra rzecz. Ponieważ możemy to wykorzystać. Mhm. Co? A, masz słaby. Okej. Okay. Próbujmy dostać jakichś generałów. No i mam tutaj nowe samoloty w sumie. Okej, okay, dajcie trochę więcej na to, trochę na artylerię. I w sumie możemy dać do template'ków wszystkie rzeczy. Okej, okay, ale nie mamy przeciwpancernej. Okej. Okay. O, masz los, serio? W tym samym momencie wyzwolili. No, idą w tą ścieżką wyzwolenia. Co nie powiem, trochę słabo będzie. Okej. Okay. Polska, że tak powiem, została zniszczona. Jugosławia go pada. O! Rumunia! Rumunia ma wojnę domową. Można byłoby się tym też zająć w międzyczasie, ale najpierw zajmijmy się Jugosławią. Jak to wygląda? Za kilka dni już wejdą, na szczęście mają jeszcze tutaj teren. Jeszcze ćwiczą nasze dywizje, ale wydaje mi się, że możemy wyłączyć to. Pytanie jest tak, czy zdążymy, czy nie. Ok, wysłaliśmy. Możemy zaatakować, że tak powiem, ich i nikt was nie będzie chciał. Tak. I w sumie możemy wypowiedzieć tutaj, zrobić im wojnę domową. Okej, wydaje mi się, że możemy zaatakować. O! I przejęliśmy dosyć dużo terenów. Okej. Pytanie jest takie, ile musimy przyjąć terenów od Jugosławii. No, dosyć dużo. Oj, coś się ścięło. O, wojna domowa w Rosji. Okej. O, mają dosyć dużo komunizmu w sobie. Coś tutaj... O, badanie może być. Konstrukcja, no to wydobycie dajmy. Czy coś tutaj... Możemy doktrynkę sobie wziąć. Więc... sobie dodajmy ją. I... War Industrialist. Możemy... I o, jeszcze agencję byśmy... No mieliśmy ją trochę porobić. Okej. Więc w sumie teraz czekamy na to, żeby zaatakować Jugosławię. A, powinniśmy zdążyć. No chyba, że tutaj ich wcześniej zniszczą. Okej. Wy nie macie żadnych tutaj rzeczy, w takim razie możemy was zaatakować. Bardzo chętnie to zrobimy. Co tutaj mamy rzeczy? A, mamy to. I co w międzyczasie możemy zrobić? I możemy włączyć wojnę domową w... tutaj. Okej, więc widzę, że tutaj bardzo szybko możemy się tym zająć, ponieważ dosłownie im weszliśmy za front. I teraz mają stolicę w Macedonii. Trochę śmieszne. Tak. Trochę śmieszne dlatego, że robiłem drzewko dla Macedonii. Jest ogólnie ono zarąbiste, tylko że niestety, ale nie wyjdzie zbyt szybko. Zastanawiam się, czy nie zrobić osobnego modu do tego, ponieważ, nie powiem, zarąbiście mi wyszło. Wiem, że takie, że ale się chwali, że jak mu super wyszło, zapewne jest słabe. Nie, naprawdę jest super. Okej, dajmy tutaj samoloty. Okej. Dobra, jak najszybciej tutaj idźcie. Ponieważ dosłownie jesteśmy za linią wroga. Okej. Okej, mamy serbski nacjonalizm. Dlaczego? Okej. W takim razie podbiliśmy was. Więc przejmujemy terytoria, które my chcemy. Okej, to jest chyba wszystko, co mieliśmy. A resztę możemy spapetować. Okej. Dobra, dobra. Jeszcze jakiś teren został? Nie, chyba wszystko już spapetowaliśmy. Okej. Więc zostali spapetowani, a... Podoba mi się to, że jakiegoś księdza. Więc tak, no tutaj Macedonia nie ma drzewka, no, słabo, słabo. Gadają, że większość z tych nie mają drzewek. O, mają tutaj drzewko. Wow, nie spodziewałem się. A Montenegro ma? Nie, nie ma. Okej, w takim razie mamy tutaj te tereny. I normalnie byłoby coś takiego, że o nie, zabraliście nam tereny. Teraz coś wam zrobimy złego. Mach, 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 mach. Tylko, że my w międzyczasie włączyliśmy wam wojnę domową. Więc ta... Mają trochę inne problemy teraz. Okej. Zajmijmy się na razie tutaj innymi sprawami, które też musimy porobić. Dobra. Co tutaj jeszcze mamy? A, mamy to. I coś jeszcze. Dobra, i mamy jeszcze nieco fabryk. Nam się porobiło. Dobra, więc na razie to jest wszystko. Mamy oczywiście ten serbski nacjonalizm. Mamy kolejny resistance mamy. Nie sądziłem, że będziemy mieć coś takiego. Zastanawiam się, dlaczego serbski nacjonalizm jest, jeżeli mamy ich jako marionetkę. No, macie własne państwo. No, będziemy 3 dywizje. Wow, ale szybko wyprodukowali. Okej. Wojna domowa w Włoszech. To, co chcieliśmy. A teraz możemy odzyskać nasze terytoria. Mach, 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 mach. Dobra, ale myślę, że na tym zakończę. Wyszło o wiele lepiej niż ostatnio. Może przez to, że nie mieliśmy Niemców za sobą i którzy chcieli nas zniszczyć. Może. Ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Byłem Trehol. No to cześć.